Załóżmy, że opozycja przejmuje funkcję marszałka Sejmu. I jak w praktyce politycznej codziennej, codzienności zwiększa to jej aktywa polityczne? No to by oznaczało, że PiS nadal rządzi, ale oznaczałoby koniec tej prawicowo-bolszewickiej rewolucji, bo oznaczałoby już koniec ustaw pod dyktando jednej partii, oznaczałoby, zakładam, w wykonaniu Gowina, przestrzeganie regulaminu Sejmu i rządzenie no, bardziej centrowe. Więc uważam, że mianowanie Gowina marszałkiem jest warte tego, aby Polskę przez ten kryzys przeprowadzić metodami nierewolucyjnymi. Proszę też zważyć na to, co się nie dzieje. To znaczy tego typu kryzys to jest kryzys, w którym powołuje się rząd jedności narodowej, w którym prezydent wkracza i na przykład zwołuje co tydzień Radę Bezpieczeństwa Narodowego, żeby tam wśród najpoważniejszych polityków w kraju informować opozycję o stanie epidemii, żeby przez to przejść razem. A tu PiS na moment nie rezygnuje z walki politycznej i z przejmowania instytucji. Przecież wiemy, co ma za chwilę się stać z Sądem Najwyższym, że o Poczcie Polskiej nie wspomnę. Tak, znowu walka o Pocztę Polską, tym razem nie o jeden pszczółek. A teraz chciałbym się odwołać do pana wiedzy, doświadczeń z czasu, kiedy był pan ministrem rządu Donalda Tuska, a więc ministerialnym kolegą Jarosława Gowina. Powiedział pan, że Gowin już przekroczył Rubikon, a na pewno Rubikon przekroczył w oczach Kaczyńskiego. Czy myśli pan, że Gowin przekroczy też, zrobi też tych następnych x kroków do przyszłego tygodnia, tak żeby to zerwanie, że tak powiem, się zmaterializowało? Czy ma na tyle charakteru? Zdając sobie oczywiście sprawę, bo musi sobie zdawać sprawę z tego, co go czeka i że się patrzy, już są gotowi po obu stronach ulicy. Wydaje mi się, że trzeba uznać fakt, że Gowin zrezygnował ze stanowiska wicepremiera po to, żeby uchronić Polaków przed niebezpiecznymi majowymi pseudowyborami. I Gowin osobiście nie ma na sumieniu łamania konstytucji czy łamania prawa. Chociaż brał udział w procederach bardzo wątpliwych, no ale się nie cieszył przynajmniej. I jest jedno zasadnicze pytanie, od którego zależy przyszłość Polski dosłownie. To znaczy, czy Gowin ma 5 szabel, czy nie ma? Podobno ma 8, tak słyszymy. No i wiemy, że na pewno te 3 czy 4 są w tej chwili obrabiane przez wysłanników Prawa i Sprawiedliwości. Ludzie niewątpliwie są i kuszeni, i straszeni. No i to jest wielka próba charakteru samego Gowina i przede wszystkim jego ludzi.